Witam państwa ponownie i od razu przedstawiam kolejnego gościa, pani Elżbieta Jakubiak, minister, szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, od razu łezka w oku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzień dobry, panie minister. Dzień dobry, witam państwa. Panie minister, ostatnio słuchałem panią tydzień temu, gdy odpowiadała pani na pytanie, na pytania przedstawicieli członków komisji weryfikacyjnej. Mówiła pani, malowała pani nam obraz, w tym, tej swobodnej części wypowiedzi, obraz Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Warszawy, o której bardzo wielu młodych warszawiaków już nie pamięta, bo przypomnijmy, to jednak 15 lat. To jednak szmat czasu. Wielu dzisiejszych nawet komentatorów sceny politycznej miało wtedy ledwie kilka lat. I członków komisji również. Członków komisji również, jak się okazuje. Może nie kilka, ale kilkanaście. Ja zobaczyłem Warszawę w budowie. Tak. Ze słów pani minister to wynik. Warszawę w budowie, ale Warszawę dumną i Warszawę niezwykle dynamiczną, jak na te trudne przecież czasy. Proszę nam o niej opowiedzieć. Ja przyszłam na wezwanie komisji z taką misją, myślę. Tak po ludzku chciałam, żeby ci właśnie, którzy nie pamiętają Lecha Kaczyńskiego, usłyszeli o tym, jak on myślał o rządzeniu miastem stołecznym Warszawą i jak wyobrażał sobie miasto wtedy w 2001-2002 roku, czyli w tym momencie, kiedy Polska uzyskała taką szansę na dynamiczniejszy rozwój, bo całe lata 90. to był, jak państwo pamiętacie, okres reform. Były nieustające reformy, które kończyły się, zaczynały, kończyły się. I te lata 2000, ten pierwszy taki boom inwestycyjny, na który wszyscy się przygotowywaliśmy, to był właśnie okres prezydentury w Warszawie Lecha Kaczyńskiego. I ja, mając przekonanie, po bardzo wielu rozmowach ze współpracownikami Lecha Kaczyńskiego, ponieważ jest nas jeszcze grono takich osób, które są publicznie aktywne, ja miałam poczucie, że ja muszę opowiedzieć trochę o tym, jak on widział sprawowanie władzy, jak on widział ten urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy i jaką chciał zostawić po sobie stolicę Polski, bo on miał świadomość tego, że rządzi miastem, w którym żyją na co dzień ludzie, potrzebują szkół, szpitali, potrzebują równych ulic, bezpieczeństwa, podstawowych, edukacji, podstawowych, że tu są kwestii, tak, prawda? Że tu są studenci, którzy przyjeżdżają z całej Polski i chcą mieć bez, i ich rodzice, oni sami chcą żyć, mieszkać w dość przyjaznym dla nich otoczeniu. I ja sobie postanowiłam, że ten dokument, który przygotuję, czy to sprawozdanie moje, czy ten, to przesłuchanie moje, ono zostanie w dokumentach rządowych, państwowych, w dokumentach Rzeczypospolitej na zawsze. Na zawsze. Mm-hmm. I ja przeczytałam bardzo wiele książek o Lechu Kaczyńskim. Żadna z nich nie odpowiada temu wizerunkowi, temu patrzeniu na Warszawę, jakie Lech Kaczyński prezentował. To są strzępki, to są jakieś wyobrażenia ludzi o tym, co myślał Lech Kaczyński. Nigdy nie widziałam tam, zresztą te książki były pisane w taki sposób, że nigdy nie przeprowadzono z nami żadnego wywiadu, na przykład o tym, co mówił, jak się zachowywał, co planował. A przecież ekspertów od prezydentury Lecha Kaczyńskiego całe browie, prawda? Tak jest. I w związku z tym ja miałam poczucie, że ja muszę do tych właśnie dokumentów rządowych opowiedzieć o prezydenturze Lecha Kaczyńskiego i chcę ich, dla mnie było ważne, żeby powiedzieć, że Warszawa nie była epizodem w drodze do prezydentury kraju. A często ludzie tak to tak, dla niego nie był to epizod. Dla niego to była niezwykle ważna funkcja. Zresztą dzisiaj, kiedy mówimy w dniu flagi, mogę powiedzieć, że Lech Kaczyński uważał, że prezydent Warszawy jest szóstą osobą w państwie. I jest w dziesiątkach jego wystąpień podkreślone, że prezydent Warszawy jest potężną postacią. Zawsze o tym mówił. Nie dlatego, że mówił to o sobie. Mówił to o Hannie Gronkiewicz-Waltz, bo pamiętacie państwo, że miał już tę sposobność zapraszania prezydenta Warszawy również do prezydentu. Ja tylko na sekundkę przerwę. W tle widzimy plac zamkowy, na który za kilka minut przeniesiemy się. Będzie wciągnięcie flagi narodowej. Niech pani kontynuuje, pani minister. Tak, wydawało mi się, że powinnam opisać sposób rządzenia miastem. Ja pamiętam bardzo dokładnie to, co
Lech Kaczyński mówił, dla nas to było wyzwanie. Praca z prezydentem, on był politykiem już tej klasy A, prawda, tej klasy S, jak przejść na, gdybym przeszła na jakąś nomenklaturę samochodową, to był politykiem klasy S, a jednocześnie prezydentem Warszawy. Nikt z pozostałych prezydentów polskich miast jakby nigdy nie był w wielkiej polityce. Zawsze to była odwrotna droga. Miasta do wielkiej polityki. Lech Kaczyński był w wielkiej polityce, bo był ministrem, szefem NIK-u, prokuratorem generalnym. Legendą Solidarności. Legendą Solidarności, a jednocześnie zostaje prezydentem Warszawy. I on chciał bardzo powiedzieć, że Warszawa jest stolicą wszystkich Polaków. Bardzo nie lubił tego antywarszawskiego tonu, tej właśnie mówienia o warszawce. Uważał, że miasto nasze, że stolica Polski, która została tak bardzo zraniona w okresie II wojny światowej, wcześniej też zawsze najechana, zawsze podbita, a w II wojnie światowej zniszczona do poziomu 80% swojej substancji. Zresztą pamiętajcie państwo, że myśmy wydali straty Warszawy jako taki ogromny dokument. Zresztą dzisiaj dokument, który stanowi no przynajmniej początek dyskusji o reparacjach, bo warto o tym wspomnieć. Tak, myśmy wtedy zrobili to. Ja miałam przyjemność być jakby nadzorować, to tak się wtedy nazywało, ale oczywiście tutaj profesor Fałkowski był głównym szefem zespołu, natomiast ja z racji tego, że to budżetowo podlegało mojemu biuru, ja panowałam nad przygotowaniem tego wydawnictwa i mogę powiedzieć, że widzieliśmy, jaka to była zraniona Warszawa, ile straciliśmy w sensie ludzkim, majątku, w sensie dóbr, kultury, tej substancji miejskiej, którą należało odbudowywać. A ta pierwsza szansa odbudowy przyszła w momencie wejścia Lecha Kaczyńskiego do Warszawy. Nie dlatego, że wszyscy inni tego nie chcieli. Nie. Tylko dlatego, że myśmy oczekiwali środków unijnych. I wiedzieliśmy, że gdzieś po środku tej prezydentury będziemy mogli czerpać, prawda, z finansowania podwójnego, że nagle stworzy się podwójny budżet Warszawy i trzeba przygotować się do tych wielkich inwestycji. Dziś kwestia oczywista, w każdym mieście niemal, dziś prawda? Oczywista. A wtedy coś nikt, zupełnie nowego. Nikt nie rozumiał, co to będzie znaczyło dla rozwoju miasta. Myśmy chcieli się do tego rozwoju takiego zasilanego pieniędzmi unijnymi przygotować. Lech Kaczyński kiedyś powiedział, że Warszawa będzie takim miejscem, gdzie pokażemy, gdzie będziemy przełamywać niemożności. On używał takiego zwrotu, że Warszawa, Polska musi przełamywać niemożności. Czyli takie... Dzisiaj byłby hashtag da się Warszawo. Da się Warszawo, właśnie. Czy możemy, prawda? Czy wolno nam? I on uważał, że w Warszawie musi tak pracować, żeby pokazać, że przełamiemy te niemożności. Niemożności wyjścia z takiej pętli, w której mamy żyć w brudnym mieście, mamy żyć w mieście zagrożonym drobną przestępczością, mamy żyć w mieście bez wodociągów, kanalizacji, ze złą substancją. Nie, że z tego wszystkiego trzeba przełamać te niemożności i wyjść, prawda? Wyjść na taki rozwój wszystkiego, prawda? I ja chciałam, żeby do tych dokumentów to wszystko zostało powiedziane, żeby ja podpisałam się pod tym i jestem gotowa stanąć w szranki z każdym, kto będzie chciał ze mną o tym rozmawiać. Uważałam, że to jest taki... Zawsze miałam poczucie obowiązku wobec moich kolegów, którzy zginęli w Smoleńsku i mogę powiedzieć, że robiłam to również dla nich, bo to było o pracy Władka Stasiaka. No właśnie. Jak państwo widzą ten dzień flagi, to był dzień, który po raz pierwszy szef BBN-u w roku 2004 jako wiceprezydent Warszawy, a w 2005 już jako szef BBN-u Władek Stasiak zawsze uczestniczył w dniu flagi i był orędownikiem tego dnia. Ale i sam Lech Kaczyński zwracał uwagę na tę kwestię symboliczną, prawda? Oczywiście. To te wielkie dzieła, które po nim pozostały, chociażby Muzeum Powstania Warszawskiego, bo lubi się mówić o Lechu Kaczyńskim, no to on był taki ostrożny inwestycyjnie. To nieprawda. No właśnie. To nieprawda. Na inwestycje
tutaj biorę na świadków wszystkich moich kolegów, zwłaszcza naczelnego architekta miasta. Myśmy przygotowali inwestycje na kwotę, pamiętam dokładnie, 1 800 000 000. Nigdy więcej, Warszawa nigdy w żadnym roku nie przekroczyła tej kwoty 1 800 000 000 na inwestycje publiczne. To jest granica pewnej wydolności też miasta, bo miasta nie da się zablokować. I pamiętajmy, że wtedy ten miliard to był z budżetu, 800, to nie była sytuacja jak dzisiaj, metro, prawda? Ale to nie było na jedną inwestycję pod tytułem metro warszawskie, bo proszę pamiętać, że łatwo jest wydać pieniądze na jedną inwestycję pod tytułem metro warszawskie. Myśmy przygotowali plany rozwoju metra, podpisane zostały wszystkie dokumenty związane z budową, przebiegiem stacji, uregulowane grunty w większości pod przebieg stacji metra, natomiast pieniądze unijne przyszły dopiero później i finansują dzisiaj budowę metra warszawskiego. Pani minister, musimy na sekundkę przerwać, przenosimy się na Plac Zamkowy, tam już prezydent Duda wraz z małżonką liczni warszawiacy Wojsko Polskie. Prezydent wychodzi teraz. Pan Andrzej Duda. Jestem na flagę. Reprezentacyjnej Wojska Polskiego poda komendę do podniesienia flagi państwowej. A przy maszcie stoi poczet flagowy w składzie. Dowódca pocztu, podporucznik Andrzej Bekowski, flagowy starszy kapral Marcin Barwin oraz asystujący podporucznik Michał Baranek. Thank you.
Państwo, odegrany został hejnał warszawski. Uroczystość zakończy defilada kompanii i orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Drodzy Państwo, byliśmy wszyscy świadkami niezwykle podniosłej, pięknej, ale też symbolicznej chwili, gdy polska flaga została wciągnięta na tę wieżę zegarową Zamku Królewskiego w Warszawie. Wieżę przecież niezwykle również symboliczną. Pani minister, bo i pani ma bardzo ciekawe przemyślenie na ten temat. Wybranie zamku na ten dzień, tego placu, tego miejsca i wciągnięcie flagi na wieży zamkowej, to jest pokazanie wszystkim, że to jest tu my jesteśmy. To jest łączność z tymi wszystkimi pokoleniami. Proszę pamiętać, że żadna z takich uroczystości wcześniej się nie odbywała. Dopiero ten dzień flagi pokazuje, że to jest nasze miejsce na ziemi. Nie Pałac Kultury, nie inne miejsce, nawet nie grób nieznanego żołnierza. Zamek Królewski to jest łączność z tymi tysiącletnią historią Polski. Pokazanie, dlaczego Niemcy zaatakowali z taką zajadliwością we wrześniu 1939 od razu Zamek Królewski. Ponieważ chodziło o uderzenie nas w serce. I dzisiaj odbudowa zamku, dzisiaj ta flaga na zamku, to jest pokazanie wszystkim, to jest nasza ziemia, nasze miejsce, to jest historia. Łączymy się przez to wciągnięcie flagi z tymi dziesiątkami, setkami pokoleń, które były przed nami. To jest naprawdę wyjątkowa uroczystość i ona ma głębsze uzasadnienie niż tylko takie dzień flagi, prawda, takie machajmy chorągiewką. Nie, to jest myślenie o całej tej tradycji polskiej, o tym wszystkim, co jest naszą wolnością. Flaga na Zamku Królewskim to jest dla nas wolność. Zawsze mnie uderzało, że to właśnie z Pałacu Kultury i Nauki, który oczywiście wpisał się w pejzaż Warszawy, warszawiecy lubią to miejsce i to jest oczywiste, ale że to właśnie z tego punktu robi się symbol Warszawy, a nie z Zamku Królewskiego, który ale to jest... wszystko trzeba rozumieć. No dokładnie. Możemy mieć ulubione miejsca w Warszawie, możemy mieć pewną też sympatię do Rzymu, ale państwowość polska to jest Zamek Królewski i ciągłość władzy. I to jest pokazanie, że to jest nasze państwo, że my tutaj zawsze byliśmy i będziemy. I to trzeba pamiętać w Dniu Flagi. A mi serce rośnie, że widzę akurat tego prezydenta, który dzisiaj przed tak, Wojskiem Polskim. Myślę, że pan prezydent doskonale rozumie tą symboliczną chwilę, jaką jest wciągnięcie flagi na wieży Zamku Królewskiego. To jest królewskie miasto Warszawa, chociaż rzadko się tak mówi tak, o Warszawie. Raczej się mówi o stołeczności. O stołeczności. O Krakowie Królewskim. Tak, tak, natomiast jest to królewskie miejsce w Warszawie i pamiętajmy, że to jest takie miejsce, powinno być dla nas wszystkich ważne i ten obrazek z Polski, z Zamkiem Królewskim jest pokazaniem, że no jeszcze Polska nie zginęła. Rozmawialiśmy, oglądając ten materiał, że warto byłoby pokazywać też no, tę tragiczną historię Polski, czyli z jednej strony tę piękną fasadę Zamku Królewskiego z dumnie powiewającą biało-czerwoną flagę, ale warto czasem zderzyć to z tą płonącą wieżą, kiedy... To jest już państwa zadanie mediów, tak, żeby pokazać, z czego Polska się podnosiła. Znaczy, czyli płonąca wieża po ataku tak, hitlerowskich bestii i dzisiaj tak. Nie był to obiekt flaga militarny. Każdy, tak, kto zna się na troszkę na wojny, na działaniach wojennych, wie, że zazwyczaj atakuje się w pierwszym okresie, tak, symbole i militarne obiekty. Warszawa została, Zamek Królewski nie był militarnym obiektem, a został zaatakowany i był plan odbudowy na tym miejscu siedziby NSDAP. Tak. Proszę Państwa, to trzeba wiedzieć. Niemcy mieli politykę historyczną. Mieli ją zawsze. I my musimy mieć własną politykę historyczną. Dlatego powiem w tym miejscu też o prezydencie. No prezydent rozumiał znaczenie polityki historycznej, odbudowę Warszawy rozumiał i namawiał wszystkich, bardzo chciał, żeby Polska rozumiała, dlaczego ważna jest odbudowa stolicy.
wszystko, każdy z nas kocha różne miasta, pochodzimy z różnych miast, ale stolica jest dla nas czymś najważniejszym, musi stać się dla nas najważniejszym miastem. I Lech Kaczyński witał wszystkich w tej stolicy. Każdy z nas, przypominam sobie takie sytuacje, kiedy decydowaliśmy o wielkich inwestycjach, każdy z nas mieszkał w innej dzielnicy, jak wiemy, prezydent uwielbiał Żoliborz, myśmy mieszkali z Władkiem Stasiakiem na Ochocie. Ale nie umniejszał dzielnicom rządzonym przez swoich przeciwników politycznych. Nigdy tak nie było. Zawsze to był nawet pewna kość niezgody, bo prezydent tak nie patrzył na Warszawę. On patrzył interesami poszczególnych dzielnic, a nie interesami polityków rządzącymi tymi dzielnicami. Pamiętam wielogodzinne dyskusje nad tym, jakie inwestycje i gdzie. Wszystkie inwestycje, które zapoczątkowane czy zrealizowane w Warszawie, takie jak Muzeum Historii Żydów Polskich, bo nie mówię już o Muzeum Powstania czy obchodach 60. rocznicy. Centrum Kopernik, proszę państwa, w naszych czasach w budżecie za czasów Lecha Kaczyńskiego było to eksploratorium, czyli miejsce, gdzie się eksploruje wiedzę, prawda? Tak. Gdzie się jej szuka. To było niezwykłe, stoczyliśmy taką batalię o to, jak ma wyglądać Warszawa. Deweloperzy mieli wziąć to miejsce, od strony Nadwiśla, prawda? Jak Warszawa miała wyglądać od strony Nadwiśla? Komu miała zostać oddana? Miała ekskluzywną częścią Warszawy dla ekskluzywnej części mieszkańców, czy oddana warszawiakom? Przez Centrum Kopernik, przez projekt bulwarów, ta część piękna, najpiękniejsza Warszawy została oddana warszawiakom. Dziś tam możemy się spotykać, spacerować, cieszyć się urodą miasta. Ktoś robi na tym polityczny interes, twierdząc, że to jego zasługa, a okazuje się, że początek tej inwestycji... Niech sobie każdy robi, co chce. Natomiast ja do dokumentów rządowych chciałam powiedzieć, że Muzeum Historii Żydów, że stypendium Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II, że Centrum Myśli Jana Pawła II, ta wielka instytucja, która pozwala dzieciakom funkcjonować w jakimś środowisku, to są inwestycje Lecha Kaczyńskiego. Zagospodarowanie placu wokół Pałacu Kultury. To był wielki plan na odbudowę Warszawy. Nam, proszę państwa, nie miały jest tam dzisiaj... stać wieżowce, jak to było, jak nie, się to potem... tam miały być kupieckie domy, tak. Tam miało być Muzeum Sztuki Nowoczesnej, bo nowoczesna stolica musi mieć miejsce dla sztuki. Drodzy to państwo, był sposób myślenia o Warszawie. Chciałam to w dokumentach oficjalnych zawrzeć. To piękne i symboliczne, co pani minister nam powiedziała. Niestety czas nam się kończy. Tak, musimy, jak zawsze, musimy kończyć tę Warszawę piękną, tę Warszawę dumną, z której tak dzisiaj się cieszymy. I świętujmy. I świętujmy. Ja chciałam powiedzieć, że Lech Kaczyński też miał taką ideę świętowania w mieście. Mhm. Otwarć ulicę. W dniu świąt ulice powinny być dla mieszkańców i powinniśmy się spotykać na tych ulicach. Mamy nadzieję, że tak będzie też 11 listopada w stulecie. Pani minister Elżbieta Jakubiak, szefowa gabinetu legendarnego Lecha Kaczyńskiego, którego nam tak nieprawdopodobnie chyba dzisiaj wszystkim brakuje. Bardzo serdecznie za ten piękny obraz Warszawy. Dziękuję. Wspominajmy go. Dziękuję bardzo. Dziękuję, drodzy państwo, po tej pięknej, wzruszającej, mam nadzieję, po tych pięknych, wzruszających słowach już za moment sprawdzimy, co dzieje się w portalu w polityce.pl, a tam dzieje się bardzo dużo. Po krótkiej przerwie mój kolejny gość. Zapraszam serdecznie.